Hej, cześć wszystkim, tu Marcin z firmy FXWare. W tym wideo chciałem Wam pokazać nową wersję Market Scanner MMD, wersję 6.1, która zastępuje obecną wersję 5.3. Na filmie chciałem pokazać proces instalacji skanera, konfiguracji, a potem jego działanie w praktyce. Zaczynamy od instalacji. Pobraliśmy już na dysk paczkę ze skanerem, rozpakowujemy ją sobie. Pojawił nam się katalog, w którym są podkatalogi. Teraz uruchamiamy MetaTrader. I w MetaTrader wybieramy plik Otwórz folder danych. Chowamy sobie na chwilę MetaTradera i teraz przeciągamy te pliki, które tutaj rozpakowaliśmy, do katalogu folder danych. Tak, dokładnie tak jak są, razem z podkatalogami przeciągamy do folderu danych. Możemy sobie zamknąć te okna, wracamy do MetaTradera. I teraz w MetaTrader w okienku nawigator klikamy sobie na wskaźniki, na przykład prawym klawiszem myszy i wybieramy odśwież. Musimy chwilę zaczekać, aż skaner zaczyta, aż MetaTrader zaczyta nowe programy. Wygląda na to, że już się zaczytały. Możemy sobie sprawdzić. Poniżej w strategiach mamy na liście Market Scanner, więc wszystko jest OK. I sprawdzamy sobie jeszcze we wskaźnikach. Powinien być wskaźnik Candle Volume. Jest. I Clouds MMD też jest. OK, czyli możemy przystąpić do uruchamiania skanera. Otwieramy sobie dowolny wykres, najlepiej etka. I przeciągamy na niego skaner. I teraz, zanim uruchomimy skaner, dostrajamy sobie parametry według własnych upodobań. Przejdźmy je po kolei od góry. Pierwszy parametr Use Symbols from Market Watch Window True lub False określa, czy ma być brana lista instrumentów, która pojawia się tutaj w okienku rynek, po kolei licząc od góry. Czy też ma być zastosowana lista instrumentów, które mamy tutaj poniżej w tym parametrze. Czyli jeżeli mamy tutaj ustawienie na true, to znaczy, że będą brane symbole, które wyświetlają się w okienku rynek. Jeżeli na false, to znaczy, że będą brane symbole, które są tutaj wpisane z ręki. Dodawać można kolejne i odejmować, rozdzielając je średnikiem. Tak, to jest ważne, żeby tu był średnik. Teraz kolejny parametr to oznacza maksymalną liczbę wyświetlanych symboli. No jeżeli wpiszemy ich więcej lub w okienku rynek będzie więcej niż te 30, no to maksymalnie wyświetli nam się 30. My sobie zrobimy 25, bo ja specjalnie nagrywam ten film na trochę mniejszej rozdzielczości ekranu, żeby było dobrze widać. I akurat 25 myślę będzie pasować, żeby się zmieściło. Dwa kolejne parametry określają częstotliwość pracy skanera. W sekundach to jest jakby częstotliwość ta podstawowa i częstotliwość całkowitego przeliczania wszystkich sygnałów. One są ustawiane dosyć nisko, na 5 sekund i 15 sekund, no bo dla skanera efektywnej pracy na niskich interwałach, takich jak M1, M5, no to te wartości są optymalne. Natomiast jeżeli ktoś rozgrywa tylko wyższe interwały i sygnały będzie chciał brać tylko z wyższych, no może sobie tutaj pozwolić na to, że te częstotliwości obniży. To powinno trochę zmniejszyć obciążenie komputera. Natomiast dużo czasu poświęciłem na to, żeby skaner zoptymalizować pod kątem wydajnościowym. Więc ja myślę, że nawet przy tych ustawieniach, jakie są obecnie, na przeciętnym komputerze nie powinno być problemu, że ten skaner pracował i żeby komputer nie mulił, mówiąc kolokwialnie. Kolejny parametr to jest określać, czy klikając sobie na przycisk obok danego instrumentu na ekranie otworzy nam się wykres danego instrumentu, no to zostawiamy na true. I teraz jest metoda, której skaner używa, żeby wyszukać nowy wykres przy otwieraniu. Tak, czyli mamy jakby trzy opcje.
Pierwsza to jest taka, żeby nie szukać aktualnie otwartego wykresu, tylko przy kliknięciu ma otworzyć zupełnie nowy wykres, czyli załóżmy, że skaner pracuje, mamy otwarty gdzieś obok wykres funta i klikamy sobie w skanerze na funta i w tym momencie nie przejdziemy do otwartego wykresu, tylko zostanie otwarty zupełnie nowy wykres. Jak ustawimy sobie opcję Find Open Chart by Symbol, to wtedy ten wykres funta zostanie odnaleziony przez skaner i nie zostanie otwarty zupełnie nowy, tylko przejdziemy do otwartego już wykresu. Natomiast ostatnia opcja to określa, że musi się zgadzać nie tylko symbol, ale także time frame. Więc jeżeli funt byłby w tym momencie otwarty na H1, a my klikamy sobie na przycisk w skanerze D1, to otworzy się nowy symbol, nowy wykres z funtem na D1. Zostawiamy sobie, ja myślę, że optymalna jest opcja właśnie Find Open Chart by Symbol. I tutaj kolejna opcja, która określa, jak się otwierają nowe wykresy, czyli 3 dla nowo otwartego wykresu ma nastąpić przełączenie timeframe'u, jeżeli się nie zgadza. Czyli w naszym przykładzie, jeżeli funt byłby na interwale H1, a my klikamy na D1, to skaner przełącza na aktualnie otwarty wykres H1 i przełącza ten wykres na D1. Tak? To jest przydatne wtedy, jeżeli mamy analizę na jednym wykresie narysowaną, natomiast przełączamy się między interwałami, szukając sygnałów na różnych interwałach. Kolejna sprawa to jest nazwa szablonu, który zostanie użyty do nowo otwartego wykresu. Można sobie stworzyć swój własny szablon, wrzucić na niego dowolny zestaw wskaźników, EA, którego używamy i wtedy od razu skaner będzie otwierał nowy wykres z tym szablonem. Możemy go, tutaj jest nazwa MMD, ponieważ taki szablon domyślny jest dostarczany ze skanerem, ale możecie sobie wymyślić własną nazwę, własny szablon. Tutaj po prostu ją wpisać i wtedy będzie się otwierał ten wasz szablon. Skalowanie interfejsu jest ustawione na 9. Im wyższa wartość, tym te elementy, przyciski, teksty będą większe, im niższa, tym mniejsze. No można w ten sposób zmieścić większą ilość instrumentów na jednym wykresie, jeżeli chcemy skanować naprawdę szeroko, albo powiększyć sobie na przykład na monitorze o wysokiej rozdzielczości. Show comment, to trzyma być pokazywany taki komentarz o parametrach skanera. Show separator lines, czy mają być pokazywane takie linie poziome, które oddzielają poszczególne instrumenty, to poprawia znacznie czytelność. Taka tabelka nam się tworzy. No i play sounds, czy mają być uruchamiane przy uruchomieniu odtwarzane dźwięki. Kolejna sekcja w ustawieniach skanera to alerty. Teraz pierwszy parametr określa, czy w ogóle są wysyłane alerty, tak? Jeżeli jest ustawiony na true, to są, na false nie. Kolejny parametr określa, czy alerty mają być limitowane do jakiegoś przedziału godzinowego. Jeżeli jest ustawiony na true, to wtedy te godziny, które są w dwóch poniższych ustawieniach, 6, 22, to alerty będą generowane tylko w tych godzinach. To jest przydatne wtedy, jak zostawiamy sobie skaner czynny, można powiedzieć, całodobowo, na przykład na VPS, ale nie chcemy, żeby nas budził w nocy alertami, to możemy sobie ustawić te godziny, w których te alerty będą do nas przychodzić. Pop-up alert to jest standardowy alert MT4, czy ma być generowany. Mobile notification alert, no to jest powiadomienie na telefon komórkowy. To, w jaki sposób sobie skonfigurować powiadomienia na telefon komórkowy z MetaTradera, znajdziecie link w instrukcji do skanera. E-mail alert, tutaj jest to, że e-mail wysyłany jako alert, również trzeba to sobie skonfigurować w ustawieniach MetaTradera. I Slack, można wysyłać powiadomienia na komunikator Slack, jak ktoś używa, to wie, co to jest. Kolejna sekcja to ustawienia sygnałów.
Na początek mamy ustawienia okresów dla średnich MMD. Są ustawione standardowe okresy, takie jak zakłada metodologia, na wypadek, gdyby ktoś chciał sobie eksperymentować z wartościami innymi średnich, to może sobie tutaj je podać. Kolejna sprawa. W porównaniu ze skanerem w wersji 5.3, który mógł być ustawiony na jeden sygnał naraz w danym momencie, w wersji 6 jest już opcja równoległego działania na wszystkich sygnałach pojedynczej instancji skanera. Nie wtedy nie trzeba uruchamiać skanera na większej ilości wykresów. Wystarczy jeden, żeby wszystkie sygnały były skanowane. Skaner rozpoznaje obecnie cztery typy sygnałów. W zasadzie trzy główne i jeden taki dodatkowy. Przejdźmy przez nie po kolei. Pierwszy to jest wykrywanie przecięcia chmury czerwonej z pomarańczową. De facto nie jest to tak stricte przecięcie, ale bardziej wyjście chmury czerwonej z pomarańczowej. Może się czasami zdarzyć tak, że nie ma pełnego przecięcia, tylko chmura czerwona zanurkuje w pomarańczowej i wyjdzie. I to też będzie raportowane jako przecięcie. Drugi typ sygnału to jest test chmury pomarańczowej. A trzeci to jest spike wolumenowy, czyli wzrost nagły wolumenu na jakiejś świecy wykrywany według algorytmu zastosowanego we wskaźniku Normalized Volume Oscillator, czyli taki oscylator wolumenu znormalizowanego, mówiąc po polsku. No i ten czwarty typ sygnału, można powiedzieć, to jest taki sygnał nadchodzący. Sygnał dotyczy sytuacji, kiedy na świecy, która dopiero się tworzy, a jeszcze się nie zamknęła, istnieje potencjalnie możliwość, że utworzy się sygnał przecięcia chmur. Standardowo ten sygnał przecięcia chmur, czyli tak zwany szybki maciek w metodologii MMD, on jest raportowany dopiero jak świeca się zamknie, a czasami chcemy dostać szybszą informację, że potencjalnie taki sygnał może mieć miejsce, to tutaj jak sobie ustawimy to raportowanie nadchodzących sygnałów na true, no to będzie nas skaner informował jeszcze podczas tworzenia się takiej świecy, że sygnał może mieć miejsce, przy czym należy pamiętać, że w takiej sytuacji nie zawsze po zamknięciu się świecy ten sygnał będzie, bo cena może sobie wrócić i się okaże, że nie wyszła ta chmura czerwona w pełni z pomarańczowej. Kolejny parametr określa odległość aktywującą alert o szybkim maćku, alert o maćku, przepraszam, czyli ten powrót i test chmury pomarańczowej. Jak chcemy, żeby były alertowane takie sytuacje, kiedy cena nie do końca doszła do chmury, a często się tak zdarza, że zabrakło pipsa, dwóch pipsów i cena zawróciła, to sobie tutaj wpisujemy na przykład, że ma być taki dystans, na przykład w punktach podając, czyli pips 2, no to 20 punktów. I wtedy dostaniemy alert, nawet jak ta cena do chmury pomarańczowej w pełni nie dojdzie. Kolejne dwa parametry dotyczą tego oscylatora wolumenu, o którym wspominałem wcześniej, czyli wykrywacza tych spajków wolumenowych. Pierwszy to jest okres, z jakiego brane są wartości wolumenu do normalizacji i wykrywania takich anomalii, czyli dużych skoków, a drugi to jest taki poziom alertowania, przy czym poziom alertowania im wyższy wpiszemy, tutaj standardowo jest 100%, im wyższy wpiszemy, tym rzadziej dostaniemy sygnały, o tym mniej czuły jest skaner. Czyli jak wpiszemy sobie 200 zamiast 100, no to sygnał będzie znacznie rzadszy, bo będą wykrywane naprawdę ostre strzały tego wolumenu, a przy setce jest więcej sygnałów, natomiast no nie są to takie sygnały naprawdę ekstremalne. Każdy musi sobie popróbować, jak to działa i zobaczyć, co mu najlepiej pasuje, czy chce dostawać częstsze sygnały, czy rzadsze. To jest tak jak z pozostałymi ustawieniami skanera, do których za chwilę przejdziemy.
ważna sprawa, jeżeli chodzi o te parametry. To, co ustawimy tutaj, jest odczytywane przez wskaźnik candle volume na otwieranym przez nas wykresie. Czyli jeżeli tutaj sobie zmienimy parametry, na przykład, że to ma być nie 20, a 10, tak, i tutaj nie 100, a 120, to w momencie otwarcia nowego wykresu z danym instrumentem, na którym wystąpił sygnał wolumenowy, wskaźnik candle volume, który nam pokazuje te spajki wolumenowe, on sobie zaczyta te parametry ze skanera gdzieś tam w tle, także będzie zgodność, bo tak to by trzeba ten wskaźnik samodzielnie też przestawiać, co byłoby dosyć niewdzięczne. Kolejny parametr to określa, czy ma być sprawdzany trend na bieżącym time frame, czyli trend rozumiany jako ten kierunek MMD, czyli chmura pomarańczowa nad chmurą niebieską to jest kierunek na buy, chmura pomarańczowa pod chmurą niebieską to jest kierunek na sell. Jeżeli sobie ustawimy tutaj na true, to znaczy, że będą raportowane sygnały zgodne tylko z kierunkiem na danym time frame. Natomiast jeżeli ustawimy na false, no to będzie raportowany sygnał zarówno buy, jak i sell, niezależnie od tego, jaki kierunek na danym time frame panuje. No to już zależy od tego, jaki kto styl preferuje, czy gra zgodnie z trendami, czy też szuka również korekt, czy zawrotek, to może sobie to ustawienie odpowiednio dostroić. Teraz są ustawienia poszczególnych time frame'ów. Tutaj od M1 do D1. No i tutaj polecam, żeby się zastanowić, jakie time frame'y chcemy rozgrywać i ustawić sobie odpowiednio te alerty, żeby nie było sytuacji, że mamy poustawiane wszystko, wszystkie możliwe alerty w całym skanerze, na wszystkich instrumentach i po pół godzinie pracy skanera, gdzie jest włączony też timeframe M1, wyłączamy go, bo stwierdzamy, że przychodzi za dużo alertów i jest to po prostu nie da się w tym połapać, tak? Jest zbyt dużo tych informacji i nie wiadomo, za co się chwycić. Także trzeba się na coś zdecydować. Na day trading można na przykład sobie wybrać, że monitorujemy M15 oraz H4 i tylko na tych dwóch timeframe'ach włączyć sobie sygnały, szukać sygnału na H4 wtedy, jeżeli się pojawi, to monitorować M15 i patrzeć, czy pojawia się na przykład zgodny sygnał z H4 i grać w tym kierunku. Taki przykład. Do scalpingu możemy sobie ustawić M1 i M15 albo M1 i M5 na przykład i zagrywać w podobny sposób. Dla każdego timeframe'u są też ustawienia kierunków na nadrzędnych interwałach, czyli dla M1, jeżeli wybieramy, że monitorujemy M1, to dalej określamy, czy kierunek z M5, definiowany tak jak już mówiłem przed chwilą, ma być zgodny, czy ten sygnał z tym kierunkiem, czy niekoniecznie. Tak? I mamy do wyboru dla M1 jest M5, M15, M30 i H1. I na przykład dla M1 możemy sobie ustawić, że tylko kierunek z M15 ma być zgodny, tak? Czyli ignorowane te pozostałe, no bo jak ustawimy sobie zbyt mocny ten filtr, to może się okazać, że sygnały będą bardzo rzadkie, tak? Żeby nam się zgadzały wszystkie kierunki na wszystkich interwałach. Tak? Także lepiej sobie ustawić jakiś pojedynczy, wyższy, nadrzędny interwał, który to będzie kontrolował i tak zostawić. Pozostałe timeframe'y, zasady analogiczne jak dla M1, tylko że różnią się te nadrzędne, no wiadomo, w miarę jak idziemy, no to one się zmieniają na wyższe, i na końcu dochodzimy aż do D1, gdzie mamy opcję, żeby według W1 sobie filtrować. To jest tyle, jeżeli chodzi o ustawienia skanera. Na chwilę sobie wyłączymy pop-upy, żeby nam za dużo tego nie wpadło przy samym uruchomieniu, no i klikamy OK. Market scanner initializing. Skaner się uruchomił. Ja tutaj przełączę na pełen ekran, żebyśmy widzieli cały skaner. I krótko o tym, co widzimy na ekranie. Tutaj jest ta informacja
o tym, jakie są parametry skanera bieżąco ustawione. Jak zauważyliście zresztą przed chwilą, jak uruchamiałem skaner, to ten wykres, który był pod spodem na euro-dolarze, on został ukryty. Skaner sam dostosowuje wykres w ten sposób, żeby było po prostu jednolite tło i wszystko było dobrze widoczne. Poniżej mamy listę instrumentów, które są monitorowane. Tu w tej sekcji mamy kierunki, które są definiowane, tak jak mówiłem wcześniej, jako kierunki MMD na poszczególnych interwałach. Tak, wiadomo, czerwona strzałeczka, mamy trend spadkowy według chmurek, zielona trend wzrostowy, a brak oznacza, że te dwie chmurki, pomarańczowa z niebieską, są jakoś splątane i nie da się jednoznacznie według tego określić kierunku. Kolejna sekcja to są już konkretne sygnały na poszczególnych interwałach. Możemy ustawić sobie, które interwały są monitorowane w ustawieniach skanera, albo możemy tutaj na bieżąco sobie tymi ustawieniami manipulować. No tutaj, gdzie mamy haczyki, no to możemy sobie coś tam włączyć, wyłączyć. Jak teraz wyłączymy, to na M1 nie będziemy dostawać nowych alertów. Tak samo tutaj mamy ustawienia dotyczące alertów, sygnałów, czyli te trzy, o których mówiłem wcześniej, i legendę, który sygnał co oznacza. W pierwszej kolumnie pojawiają się sygnały szybkiego maćka, sygnał już potwierdzony po zamknięciu świecy oraz sygnał nadchodzący, one są zawsze oznaczone literką C. Duże C to jest sygnał potwierdzony, małe C to jest sygnał potencjalny, no i wiadomo, kolor zielony, no to jest sygnał na buy, a kolor czerwony sygnał na sell. W drugiej kolumnie, tej środkowej, pojawiają się sygnały na maćka, czyli dotknięcie chmury pomarańczowej, i tutaj literka T dla odróżnienia tego sygnału, no i tak samo kody kolorów, wiadomo, czerwony sell, zielony buy. I w ostatniej kolumnie pojawiają się sygnały wolumenowe. Te sygnały wolumenowe też mogą dotyczyć świecy bieżącej, która się dopiero tworzy, bo wtedy już jak wolumen, jakby wiadomo, że będzie wykraczał poza ten próg alarmowy, to już wiemy wcześniej, jak się świeca buduje często, i wtedy się pojawia takie małe V z jaśniejszym fioletem, a na zamkniętej świecy mamy takie już solidne, duże i ciemniej. I to, co widać jeszcze na ekranie, to bieżący czas na serwerze brokera oraz informacje, czy w danych godzinach są wysyłane sygnały, czy nie. Przy czym to są godziny czasu brokera, a nie naszego lokalnego na komputerze. To jest ważne. No, nagrywam to już trochę późno, także widzę, że nam wyskoczył czas pracy skanera poza te godziny określone, więc przełączę sobie szybko, żeby mieć alerty. Wyłączę to limitowanie czasowe na czas pokazu. OK, możemy sobie włączyć teraz alerty pop-up też. OK, po małej przerwie wracam. W międzyczasie zdążyły się wygenerować, już widzę jakieś alerty i pop-up nam się pokazał. Możemy go sobie schować i zobaczyć, jaką teraz mamy sytuację na wykresie. No, widząc po czasie u brokera, to nie jest rewelacyjny moment na to, żeby szukać jakichś konkretnych sygnałów do rozgrywania. Także popatrzymy sobie na sygnały, które zaszły na wyższych interwałach. O, coś się tutaj pojawiło, a to głównie na M1 teraz jest pewnie. Wyłączymy sobie alertowanie. I zobaczymy, co się dzieje na przykład na Audiku na H4. Mamy tutaj sygnał T, czyli maciek na sell. Otworzył nam się wykres z wybranym przez nas instrumentem i timeframe'em, czyli Audik na H4. Patrzymy sobie, jak wygląda sytuacja. Możemy sobie oddalić trochę. Patrzymy, tak, chmura niebieska wyraźnie pokazuje nam trend spadkowy.
chmura czerwona niedawno przecięła chmurę pomarańczową i mieliśmy impuls spadkowy. Przy czym fajnie po tym przecięciu tutaj był tak zwany szybki maciek. I potem obserwujemy sobie i przyszłyby kolejne sygnały, gdzie mieliśmy sygnał na maćka. Skaner by nam to pięknie zaraportował. Tutaj to dotknięcie i to dotknięcie chmury pomarańczowej i piękny ruch potem w dół. No, było ponad 180 pipsów. Bardzo ładny impuls spadkowy. W tej chwili mamy taką sytuację, że ten sygnał, który pokazał skaner, to jest powrót i sygnał na maćka, powrót do chmury pomarańczowej. Natomiast no, był to już któryś kolejny impuls spadkowy, także no, to już trudno powiedzieć, czy to w tej chwili rozgrywać, czy nie. To zależy od indywidualnie od każdego tradera, jak taki sygnał potraktuje. Ale od tego jest skaner, żeby nam pokazać, gdzie dzieje się coś ciekawego, a nie od tego, żeby traktować jego wskazania automatycznie i grać na wszystkie sygnały na ślepo. Nie? Także jak spojrzymy sobie wcześniej na historię, co się działo, no to było dużo fajnych sygnałów takiego przecięcia czy powrotu, na przykład tutaj do chmury pomarańczowej. Tak, i kolejne powroty, które można było zagrywać na sell. Potem był jakiś sygnał, który niekoniecznie się sprawdził, bo cena poszła w górę, zaczęła konsolidować. Także biorąc pod uwagę te sygnały, trzeba po prostu zdawać sobie sprawę z tego, że nie załatwiają one samodzielnego myślenia i oceny rynku. Tutaj można było zaczekać, aż cena tą konsolę opuści. Tak. Tu zresztą był taki sygnał wolumenowy, ta świeczka, która nam się zapaliła na fioletowo, to jest właściwie tak różowo, można powiedzieć, sygnał wolumenowy, że tutaj był mocny wolumen na wybiciu z tamtej konsoli, był jakiś retest, tak, i tutaj był kolejny bardzo fajny sygnał na maćka, szybkiego maćka, przecięcie chmur i odjazd. Nawet nie było jakiegoś ładnego powrotu do pomarańczowej, tylko po prostu cena się zwaliła w dół. Tak wygląda sytuacja na Audiku. Możemy sobie spojrzeć na inną sytuację, na D1, na jenie. Też mamy chmurę niebieską, nad nią pomarańczową, czyli powiedzmy potencjalny kierunek jest na long. No i zejście ceny do tej chmury pomarańczowej. Natomiast biorąc pod uwagę obecną skalę przecen na indeksach i to, jak silny jest impuls, no to trzeba by było być ostrożnym, biorąc pod uwagę też korelację jena z indeksami, z zagrywaniem tutaj longa. No, cena zareagowała, co się dalej będzie dziać, trudno powiedzieć. Możemy sobie zamknąć. Spójrzmy teraz na jakiś sygnał wolumenowy. Tutaj na CHF ostatnio był wygenerowany. Wchodzimy sobie na wykres i mamy tutaj taką świecę pogrubioną, zieloną, to znaczy, że na niej wystąpił wolumen znacznie wyższy od przeciętnego. Możemy sobie włączyć na chwilę wolumeny, żeby zobaczyć, jak to wygląda. I tutaj o, widać wyraźnie, że ten wolumen się wybił. Tak, może to oznaczać, że po tym mocnym bardzo ruchu wzrostowym wystąpiła tutaj korekta, nastąpiło odbicie i na bardzo wysokim wolumenie w górę. Nie wiemy, w którym miejscu ten wolumen się nagromadził, czy on był bardziej tutaj przy wyjściu z tej konsoli i wybiciu, czy bardziej tutaj na górze, gdzie była sprzedaż. Trudno w tej chwili powiedzieć. Cena widać zareagowała i był jakiś spadek. Czy będzie kontynuacja, trudno powiedzieć. Ale często jest w takich sytuacjach właśnie, że na korektach następuje wzrost wolumenu. Jeżeli trend ma być kontynuowany przy takim wybiciu z korekty, z takiej konsoli korekcyjnej, więc potencjalnie powinniśmy tutaj szukać jakiegoś sygnału na longa. Ten film nie jest o tym, jak rozgrywać sygnały wolumenowe i MMD, a bardziej o tym, jak konfigurować sobie skaner. Sygnały MMD najlepiej wiedzę o nich pozyskiwać na grupie MMD prowadzonej przez Mariusza na Facebooku.
Linka do tej grupy też znajdziecie w instrukcji do skanera. Natomiast jeżeli chodzi o sygnały wolumenowe, no to tam również na tej grupie są ludzie, którzy pod to grają, a ja na swoim fanpage'u, na stronie FXWare postaram się też zamieścić niedługo kilka takich modelowych setupów wolumenowych, w jaki sposób należy takie sygnały rozgrywać. Jeżeli udałoby mi się znaleźć tutaj coś takiego, to mogę nawet w tej chwili pokazać. Spróbujmy sobie na przykład z USD CAD na H1. Czy on nam tutaj coś ciekawego pokaże na wolumenach? Ale w tej chwili nie widzę, żeby coś było. Może sobie zmienimy to ustawienie, bo ja je przedtem zmieniłem na cel prezentacji. Wrócimy sobie tu na 20, a tu na 100. Ok. Dobra. Dostaliśmy bardzo wiele sygnałów. Ale chyba skaner... Tak, tu były. Tu była dzisiaj jakaś duża akcja pewnie na danych. I stąd zaświeciło nam prawie wszystko na H4. Zobaczymy sobie, jak wyglądał sygnał na jenie. Włączymy sobie podgląd wolumenów i zobaczymy, w jaki sposób skaner tutaj reaguje na zwiększony wolumen. Zobaczmy, tutaj było taki mocny ruch spadkowy, impuls spadkowy, który doszedł do chmury niebieskiej ze znaczącym wzrostem wolumenu. Nie było potem jakiegoś gwałtownego odbicia, tylko cena tak dosyć mozolnie na malejącym wolumenie się wspinała, więc można zakładać, że to była tylko korekta. Potem tu jest jakiś sygnał, ale trzeba to także rozpatrywać w odniesieniu do rzeczywistego poziomu wolumenu. To był jakby sygnał wybijający się z tego okresu badanego wcześniej. Natomiast sam w sobie on nie stanowi jakiegoś tutaj dużego wolumenu i dużego sygnału. Natomiast to, co się stało tutaj później, jest istotne, bo na tej świecy, która zakończyła się takim długim knotem, był bardzo znaczący wzrost wolumenu i to skaner też by nam tutaj pięknie pokazał i dał znać. Czyli tu mieliśmy bardzo mocny ruch spadkowy, tutaj mieliśmy taki długi knot i też zbicie tej ceny na wysokim wolumenie. I tutaj ten poziom ostatni, który się bronił, poziom wsparcia, znowu na bardzo mocnym wolumenie został przebity i jest kontynuacja spadków. Także to, co można rozgrywać, to po powstaniu takiej długiej świecy z wysokim wolumenem można próbować rozgrywać jej pivot, przy czym tutaj to by nie zagrało. No i 100% tej świecy, czyli powrót do jej otwarcia. I to już tutaj by nam ładnie ten sygnał pomógł w znalezieniu wejść, bo tak jak widzicie, cena tutaj koryguje do open tej świecy z wysokim wolumenem. Tak, i gdzieś tutaj są kolejne zlecenia sprzedaży i cena jest zbijana. Tak samo tutaj nie doszło do open, bo cena skorygowała mniej więcej do 50% tej świecy. Często takie świece, czy całe impulsy wolumenowe, ale takie świece jest naprawdę mocne. Tutaj widać, że ta pojedyncza była taka mocna. Są korygowane do pivota i dalej jest kontynuowany ruch i takich sygnałów można szukać. Kolejny sygnał, taki fajny, mieliśmy tutaj, taki mały pinbarek. Też na podwyższonym wolumenie, czyli broniony jest ten poziom, z którego poszedł ostatni impuls. Taką mamy konsolidację, można grać zgodnie z trendem konsolidację, czyli zabierać się na ostatnim oporze i grać sobie do dołu, albo budować pozycję większą, licząc na to, że trend będzie kontynuowany i w końcu ta konsola zostanie wybita. Co zresztą tutaj się stało. Kolejny sygnał był tu, bardzo wysoki wolumen, długa spadkowa świeca i przebity znowu kolejne wsparcie. Retest tego wsparcia, tutaj bardzo ładnie widać, że cena wróciła do tego SR-a idealnie. Przy okazji mieliśmy sygnał na Maćka, przepraszam, na szybkiego Maćka,
Tak, powrót do czerwonej i piękny ruch spadkowy. A to, co nam na bieżąco pokazał skaner, to jest aktualna sytuacja, gdzie konsolidacja, która utworzyła się po ostatnim impulsie spadkowym, została wybita w dół na dość wysokim wolumenie, który skaner pokazał, i następuje powrót, więc możemy domniemywać, że miało miejsce fałszywe wybicie i że jest to początek korekty do tego trendu spadkowego, który widzieliśmy wcześniej. Co jest ważne tutaj, to te poziomy, które zostały wybite, czyli ten poziom i ten poziom. Jeżeli cena by tutaj, no być może wewnątrz tej świecy ona już korygowała idealnie do tych poziomów, to jest taki fajny setup właśnie na fałszywe wybicie z wysokim wolumenem. Na tej świecy, która się buduje, tej M30, też mamy wysoki wolumen bardzo, więc to prawdopodobieństwo, że było to fałszywe wybicie, jest spore. Spore i można by szukać wejścia w longa, pamiętając o tym, że to jest wejście kontrtrendowe, no i niekoniecznie musi się powieść. Jakbyśmy grali z trendem, to wcześniej mieliśmy taki sygnał tutaj, mieliśmy ostatni opór. Cena wybiła ponad ten opór, też na zwiększonym wolumenie i wróciła. I stestowała ten opór, który wcześniej wybiła, czyli powstał nam taki, tutaj jest bardzo ważny poziom, powstał taki RGR, tak, czyli tutaj mieliśmy ramię, głowa, ramię i ruch w dół, tak, i stąd można było zagrywać i było jakieś tam powiedzmy 50 pipsów do wyjęcia. To tyle, to było to, co ja widzę na wykresach. Natomiast tak jak mówiłem, jeżeli chodzi o metodologię MMD, sposoby zagrań i strategię, zapraszam do grupy Mariusza na Facebooku. Tam się dowiecie najwięcej. Jeżeli macie pytania jakieś o skaner, możecie, korzystając z mojej strony firmowej, pisać. Bardzo chętnie zawsze odpowiadam, staram się szybko wszystko wyjaśniać i tłumaczyć. Także pytajcie śmiało. Skontaktować się możecie zawsze przez stronę firmową fxware.pl, korzystając z Messengera lub z e-maila, lub możecie przejść też sobie na stronę na Facebooku. I tutaj, korzystając z wiadomości facebookowej do strony, także do mnie napisać. Bardzo chętnie zawsze odpowiadam na pytania i tłumaczę wszystko. Staram się, żeby każdy, naprawdę każdy, kto korzysta z produktów FXWare, wyszedł, można powiedzieć w cudzysłowie, dobrze obsłużony i zadowolony. Także dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że nie przeciągnąłem za mocno. Chciałem jak najwięcej powiedzieć w jak najkrótszym czasie. Wyszło no 40 minut, ale to jest to, co chciałem przekazać dokładnie, żebyście wiedzieli, jak skaner działa, czego można się spodziewać i żeby odpowiedzieć na maksymalnie wiele pytań, które mogą się w waszych głowach w związku ze skanerem urodzić. Dziękuję bardzo, cześć, do zobaczenia na Facebooku.